Szczęść Boże, coś Wam powiem. Tomasz jest dla nas ważny co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, ponieważ konfrontuje nas z naszymi niepewnościami. Po drugie, ponieważ pokazuje, że każda wątpliwość może mieć wspaniały koniec przekraczający wszelkie zwątpienie. I w końcu, ponieważ słowa, które skierował do niego Pan Jezus, przypominają o autentycznej, dojrzałej wierze i zachęcają do jej pogłębiania i pomimo trudności do podążania drogą wierności Jemu. To stwierdzenie papieża Benedykta. Niepewności i wątpliwości mogą komplikować nasze życie, które chcemy mieć poukładane. Niestety mamy taki charakter, że większość spraw chcemy rozegrać samodzielnie. Bo nikt tego lepiej nie zrobi, albo jak Tomasz, jak nie dotknę i nie sprawdzę, to nie uwierzę, że wszystko jest dobrze. A co z zaufaniem wspólnocie? Już świadectwo się nie liczy? Wyobrażacie sobie lekarza, który musiałby przejść wszystkie choroby, żeby móc porządnie leczyć? Nie miałby na to czasu, bo ciągle byłby chory. Może w tym nie chodziło o brak wiary w słowa braci, ale raczej o zazdrość. Bo oni widzieli, a Tomasz nie. Dlaczego oni tego doświadczyli, a nie ja? W czym są lepsi? Wydaje się pytać Tomasz i my. Przecież ci apostołowie nie byli jacyś wyjątkowi. Nie zawsze słuchali Pana, nie zawsze byli przykładem. Można powiedzieć, że grzeszna wspólnota Kościoła widziała Pana. Dobroć Jezusa jest tak wielka, że słuchając pretensji Tomasza, po 8 dniach pojawia się ponownie. Mówi przy tym, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Niby nic wielkiego w tej scenie nie ma, a niesie ona ze sobą pewną modlitwę za nas, zbyt pewnych siebie ludzi. Panie, jeśli kiedykolwiek zobaczysz, że odwracam się od Ciebie i wątpię, wyjdź mi na spotkanie tak, jak uczyniłeś to z Tomaszem. Tomasz jest realistą, który zdaje się nie rozumieć tego, co Boże. Jednak w tej dzisiejszej scenie jego duchowa ciasnota pękła i napełniła się łaską. On w tym momencie naprawdę uwierzył. Choć widział człowieka i mógł go dotknąć, to wiarę wyznał w Boga żywego, którego oczy nie mogą dostrzec. Powiedzieć, Pan mój i Bóg mój, to jakby rzucić się w przepaść, licząc, że ktoś mnie złapie. To się nazywa bezgraniczne zaufanie. Zaufanie, które było poprzedzone wieloma momentami zwątpienia. To był dla Tomasza punkt zwrotny, bo od tej chwili wiara w Chrystusa Zbawiciela stała się treścią jego życia, które zakończyło się męczeństwem. William James powiedział, nie bój się życia, uwierz, że warto żyć, a twoja wiara sprawi, że tak będzie. I to szczera prawda. Choć ciężko nam uwierzyć na słowo, to pokonując opory, otwieramy się na zupełnie inne doznania. Doświadczamy takich rzeczy, których nasz rozum nie potrafi pojąć. Wiara to jest proces, który trwa. Nie ma jednoznacznych reguł, jak to się wszystko następuje. Może być to długotrwałe albo nagłe. Jednak zawsze następuje przełom, który otwiera nie tylko nasze serce, ale i oczy na to, co jest wokół nas. Na Tomasza padł cień krzyża, którego nie chciał podjąć, bo nie widział Jezusa. I choć w pewnym momencie stracił sens życia, gdy ten krzyż był barierą, zobaczył, że to wszystko jest próbą. Czasem zbyt szybko z czegoś wychodzimy, a przez to nie widzimy, że Bóg jest, działa i wysłuchuje naszych próśb. Ciągle obok nas. Z Panem Bogiem.